hołdzie Niepodległej pod takim hasłem odbył się pierwszy przegląd chórów z udziałem wokalistów z całej Polski. Każdy chór miał do wykonania 3 utwory. Publiczność mogła poza pieśniami religijnymi i patriotycznymi usłyszeć także utwory rozrywkowe. W regulaminie naszego przeglądu oczywiście uwzględniliśmy to, co jest w haśle, czyli pieśni patriotyczne, pieśń dowolna i pieśń religijna ze względu na miejsce, w którym się to odbywa, czyli w świątyni. No, bardzo się cieszymy, że rozgłos naszego przeglądu rozszerzył się poza granicami naszego regionu, poza naszym regionem. Nasze zaprzyjaźnione i bliskie chóry będą, czyli chór Lutnia, Zacny, Warta. Z Warty, chór uwielbienia miejscowy, ale będą też chóry z Wrocławia, z Czastar, z Łasku, z Łodzi. Żeby podnieść rangę tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia i żeby dać szansę zaprezentować się w pełni zespołom. No jednak postanowiliśmy, że będzie to formuła konkursu. Pieśni patriotyczne od dawna pełnią bardzo ważną funkcję dla naszego narodu. Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest dobrą okazją do tego, by te pieśni przypomnieć. W sposób szczególny chcieliśmy podkreślić wagę pieśni patriotycznych, przypomnieć je, bo wiele z nich usłyszymy, które są znane, żeby społeczeństwo, nasza wspólnota parafialna, nasze społeczeństwo Sieradza i regionu nie zapomniało tych pieśni, które przez wiele lat były właśnie wiodącymi, prawie że jedynymi, wtedy kiedy nasi przodkowie, nasi dziadowie walczyli o to, abyśmy my dzisiaj mogli wnieść bardzo skromną cząstkę do tego, co oni zrobili. No, bardzo, bardzo skromną cząstkę. Umiłowałeś nas, o Boże, dzięki Ci, Panie, przez wszystkie dni. Niechaj o ziemi aż do słońca, pył uwielbienia powierzchni. Przegląd chórów był jednym z elementów uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy o stuleciu odzyskania niepodległości Polski mówią w różny sposób, chcą uczcić. Także jesteśmy wszyscy nastawieni na to, żeby jakby inne formy też się zaczęły pojawiać tego uczczenia, oprócz tablic różnych i jakichś pamiątkowych innych sytuacji. Śpiew, kultura to takie coś, co zostaje tak na dłużej w pamięci i chcemy też do tych odbiorców, którzy lubią śpiew, się zwrócić. Sami też to bardzo lubimy, dużo patriotycznych pieśni śpiewamy, więc ta okazja jest taka dla nas też budująca, że możemy i zaśpiewać, i ugościć chóry, które chcą z nami śpiewać. Thank you.
konkursie zaprezentowało się 9 chórów. My staramy się mieć w repertuarze kilkanaście, może kilkadziesiąt nawet tych utworów i jeżeli zajdzie okazja, potrzeba albo okoliczność, wykonujemy je z powodzeniem. No ten rok jest szczególny na takie pieśni. No dlatego też szczególnie, żeśmy się przygotowali starannie na tą dzisiejszą uroczystość. A czym dla panów jest udział w takim koncercie? Każdy wyjście na scenę, wie pan, jest dla amatorów, bo my jesteśmy grupą amatorską, od 30 parę lat pracującą z sobą, no jest dużym przeżyciem. Jest to emocja, najpierw jest długo i starannie trzeba się przygotować, żeby krótko i przyzwoicie wykonać coś. A dzisiaj dodatkowo formuła jeszcze konkursu. Tak, a to są już wyścigi sportowe, ponieważ ja mam naturę sportowca, więc tym bardziej to przeżywam. Czyli będzie troszeczkę rywalizacji. Otóż to, właśnie tak będzie. Pierwsze miejsce zajął chór Cantiamo Tutto z Wrocławia i chór Cantante Deo z Sieradza. Jeśli się wyrwało, wielki mój.